odsłonięcia i poświęcenia pomnika Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. W niedzielę 25 maja o godzinie 13:30 dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. Działo się to 140 lat od pierwszego pobytu w naszym mieście pisarza, wówczas jeszcze studenta Szkoły Głównej Warszawskiej, a równocześnie guwernera Wody Książąt Wronieckich. Pomnik został wzniesiony dla wyrażenia wdzięczności i podziwu dla literackiego talentu Henryka Sienkiewicza oraz dla upamiętnienia jego życia, który stanowi wzór patriotycznego i społecznego zaangażowania, wrażliwości serca i służby drugiemu człowiekowi. Pomnik będzie przypominał zarówno mieszkańcom Szczawnicy, jak i też odwiedzającym ją gościom o zasługach wielkiego polskiego pisarza i pierwszego naszego noblisty, pokrzepiciela serc i mistrza ojczystego języka, który nie tylko stał się najpoczytniejszym pisarzem w Polsce, ale też podbił serca milionów czytelników na całym świecie. Będzie ten pomnik znakiem pamięci o Sienkiewiczu, człowieku, który był fundatorem stypendium przeznaczonego dla artystów zagrożonych gruźlicą, który prezesował w warszawskim kasie przytomności pomocy dla literatów i dziennikarzy. Należał również do założycieli Polskiej Macierzy Szkolnej, przewodniczył jej Radzie Nadzorczej. Organizował dar grunwaldzki na szkolnictwo. Demaskował m.in. poprzez ogólnoeuropejską ankietę cele polskiej ustawy o przymusowym wywłaszczeniu Polaków. Napisał list otwarty do cesarza Wilhelma II, zarazem króla Prus, w obronie interesów dzieci i wcześniejszych. Był współzałożycielem Towarzystwa Kursów Naukowych. Starał się także ulżyć bezrobotnym, działając w Komitecie dla Pozbawionych Prac. Organizował akcję pomocy dla powodzian w 1903 roku. Pomnik wykonany jest z brązu lanego, patynowanego, osadzony jest na granitowym cokole. Przedstawia postać Henryka Sienkiewicza w postawie siedzącej, zamyślonego, patrzącego w dół deptaka. U stóp pokrzepiciela serc niby symbole znajdują się atrybuty występujące w jego dziele, jak lilika czy szable wyrażające idee pisarskie i intelektualne, a przede wszystkim uwagę przykuwa powiększony odpis dyplomu na Nagrody Nobla, którą otrzymał jako pierwszy polski literat w 1905 roku. Dwumetrowy monument stoi przy ulicy Zbrojowej, przy deptaku w centrum uzdrowiska, akurat po środku między Szkołą Podstawową imienia Henryka Sienkiewicza, a noszącą imię pisarza alejką w Parku Górskim. Pomnik Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy jest realizacją rzeźbiarską profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysty rzeźbiarza Czesława Cichlaria. Ideę budowy pomnika zawdzięczamy przede wszystkim krakowskiej nauczycielce, a równocześnie miłośniczce Szczawnicy, pani Wandzie Silesie. Jej pomysł z uznaniem przyjął i udzielił jej poparcia pan Józef Rostworowski, małopolski kurator oświaty. Do współdziałania przy budowie pomnika przystąpiły władze samorządowe Szczawnicy, pan wiceburmistrz Jan Golba oraz pan burmistrz Grzegorz Niezgoda. Swój znaczący wkład wniosły też władze Szkoły Podstawowej nr 1 w osobach pana dyrektora Pawła Sypka i pani wicedyrektor Bożeny Nowa. Pomnik został poświęcony przez księdza doktora Jana Banacha, fasyście kapłanów przybyłych na tę uroczystość oraz rzeszy szczawnickich parafian i wielu przebywających w naszym uzdrowisku gości. Niniejszy akt erekcyjny zostaje złożony w metalowej tubie i wmurowany we fragmencie fundamentu pomnika na wieczną rzecz pamiątkę Szczawnica 25 maja 2008 roku. Całość, baczność, do wielu szkoły.